Kontynuacja tematu, cena autostrad w Europie. Jesteśmy w Niemczech, bierzemy pod lupę Niemcy. Tutaj również trzeba płacić za drogi. Płacimy w Niemczech, poruszając się pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, czyli płacimy za ciężarówki. Opłat dokonujemy za autostrady, przejeżdżąc po autostradach, a także po niektórych odcinkach dróg krajowych. Często te odcinki dróg krajowych podobne są do autostrad. Mają dwa pasy w jedną, dwa pasy w drugą, oddzielone pasem zieleni. I na tych odcinkach możemy się spotkać, że również trzeba będzie zapłacić za przejazd. Tak jak mówiłem wcześniej, opłatami objęte są pojazdy powyżej 12 ton, dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. Jednakże Niemcy usilnie dążą do tego, aby objąć również opłatami mniejsze pojazdy i planują do końca 2015 roku również objąć opłatami mniejsze samochody, z tym, że samochody zarejestrowane w Niemczech, właściciele tych pojazdów będą mogli sobie te opłaty odbić od podatku. Przed wjazdem na autostradę w Niemczech trzeba posiadać albo urządzenie pokładowe do dokonywania opłat zamontowane w pojeździe, albo wykupić opłatę ręcznie. Jeśli posiadamy urządzenie zamontowane w pojeździe w systemie Toll Collect do dokonywania opłat w Niemczech, po prostu sprawdzamy poprawność działania tego urządzenia. Musi się świecić na nim lampka, zielona lampka po wjechaniu na autostradę płatną, na drogę płatną. Wyświetli nam się numer tej drogi, kwota i następny zjazd. To znaczy, że urządzenie działa poprawnie i wszystko jest ok. Jeśli nie posiadamy takiego urządzenia, trzeba wykupić opłatę ręcznie. Na stacji benzynowej, przed wjazdem do Niemiec, na stacjach benzynowych znajdują się takie punkty. Punkty dystrybucji Toll Collect. Jak to zrobić, pokazywałem w odcinku pod tytułem Wykup ręczny Toll Collect. Tam można zobaczyć, jak to można zrobić, jak wykonać tą opłatę poprawnie. Dobrze. W Niemczech mamy cztery kategorie wysokości opłat. A, B, C, D. W zależności od klasy emisji spalin. Kategoria opłat A obejmuje klasę emisji spalin Euro 5 i Euro 6. Kategoria B obejmuje klasę emisji spalin Euro 4 i Euro 3 z filtrem cząstek stałych. Kategoria C obejmuje klasę emisji spalin Euro 3 bez filtra cząstek stałych i Euro 2 z filtrem cząstek stałych i kategoria D Euro 2 bez filtra cząstek stałych i pozostałe samochody, którym nie przypisano żadnej klasy emisji spalin. Oprócz tego wysokość opłat zależy od ilości osi. Mamy dwie kategorie do 3 osi i 4 osie wzwyż. Nas interesuje pojazd 5-osiowy, zespół pojazdów, ciężarówka. Klasa emisji spalin Euro 3 i Euro 5. Za kilometr przejechany autostradą w Niemczech, klasą emisji spalin Euro 3, czyli tą troszkę starszą ciężarówką, zapłacimy około 18 centów. To wyjdzie jakieś 80 groszy, około. Za kilometr autostrady, bądź drogi objętej Toll Collectem, systemem Toll Collect, zapłacimy 15 centów. Euro 5 bądź Euro 6. 15 centów, czyli jakieś 60 parę groszy. W porównaniu do Polski wychodzi nam prawie drugie tyle drożej. Co jeszcze warto dodać, jeśli chodzi o Niemcy? Jest to duży kraj, bardzo duży kraj, leżący w środku Europy. Bardzo dużo autostrad. Często nie ma możliwości pojechania gdzieś, nie przejeżdżając przez Niemcy, a więc każdy przewoźnik musi się liczyć z kosztami autostrad w Niemczech. Gdy pojawia się sytuacja, gdy rząd niemiecki zmienia ceny autostrad, przykładowo zmienia ceny autostrad, podnosząc ceny autostrad dla starszych klas emisji spalin, a więc promuje nowe ciężarówki, przyczynia się do wzrostu sprzedaży nowych ciężarówek, ponieważ każdy przewoźnik liczy się z kosztami, jakiś tam ma umowy ze spedycją, bądź w jakikolwiek inny sposób, musi się liczyć z tymi kosztami, a więc
rząd niemiecki w ten sposób może skłonić przewoźników do kupna nowych ciężarówek, zmieniając ceny autostrad, promując w ten sposób nowsze ciężarówki. Tak jak wcześniej powiedziałem, nie da się często przejechać i pojechać gdzieś, nie przejeżdżając przez Niemcy. Niemcy to duży kraj, więc trzeba się liczyć z tymi kosztami. Dlatego właśnie ceny autostrad w Niemczech i, że tak powiem, manipulacja cenami w Niemczech może przyczynić się do pobudzenia sprzedaży nowych samochodów ciężarowych.